jak zaczęłam mówić kocham do innych osób. Basia, marzec 2023 rok. Wydawałoby się, że powiedzenie komuś kocham jest łatwe, a jednak tak nie jest. Jeżeli w dzieciństwie, młodości mówiono do ciebie to słowo kocham, to i w wieku średnim, starszym będziesz często mówić kocham. Teraz czuję, że z łatwością mówię komuś kocham. Kiedy czuję, że kocham, nie muszę kogoś kochać. Potrzebne jest, abym czuła miłość, gdy mówię do, myślę o kimś, o czymś. U mnie czucie miłości rozwinęło się w czasie rozmów z Danielem. Ja poczułam w jego głosie, w naszych rozmowach, energię miłości. Byłam tym zaskoczona. To było nowe, bardzo przyjemne doświadczenie dla mnie. Obcy człowiek, a ja czuję miłość. Co to za miłość? Czułam ją w swoim ciele i poczułam potrzebę powiedzenia do Daniela: ja czuję, że mam ci powiedzieć, kocham. W kolejnych rozmowach, a również przy odsłuchiwaniu naszych rozmów, czułam tę miłość. To nie była miłość do człowieka Daniela. To była miłość do tego czegoś, kogoś, co było w Danielu, do jego duszy. Powiedziałam mu o tym, aby jakoś się wytłumaczyć i każdą naszą rozmowę kończyłam trzykrotnym kocham, kocham, kocham. I dostawałam trzykrotne kocham, kocham, kocham. Zauważyłam, że wymawiam to słowo, bo czuję w okolicy serca, w czakrze serca, silne jakby otwarcie się tej przestrzeni. Czuję słodycz, moc i pragnienie, aby powiedzieć kocham, bo czuję, że kocham. To samo czuję do Bruno, wdzięczność i silną miłość wypływającą z mojego serca. To zaczęło się 2 lata temu. Słuchałam swego wnętrza. Widziałam, czułam, że uwrażliwiam się na miłość w innych ludziach. Ta miłość zaczęła przysłaniać, właściwie zaczęła zasłaniać negatywne strony danego człowieka. Czułam miłość, a innych cech u obcych ludzi nie zauważałam. Ich nie było. Nie zajmowałam się tym. Nie szukałam negatywności w innych. I słuchałam, wczuwałam się w moje serce. Czułam tę słodką, tęskną moc wypływającą ze mnie. I przyszedł dzień, kiedy poczułam na nowo miłość do Boga. Na nowo, bo tę miłość wyparłam z siebie wiele lat temu. Teraz, gdy tylko myślę o Bogu, o miłości, to łzy napływają do oczu. Czuję otwieranie się przestrzeni wokół serca i czuję tę słodką, tęskną moc. Właśnie te łzy podczas nagrywania autobiografii jogina Paramahansy Yoganandy wskazały mi, że nie chodzi tu tylko o oczyszczanie duszy, ale pokazały, że słyszę, robię coś pięknego, boskiego. I gdy płakałam, patrząc na zdjęcie Bruno, potwierdzały boską prawdę zawartą w nauce Bruno. Używam słowa kocham coraz częściej do obcych osób, bez obawy, że zostanę źle zrozumiana, bo ja sama wiem, czuję, że wypowiadam to, co w danym momencie czuję, ale zachowuję również ostrożność, by nie być źle zrozumianą. Słucham serca, właściwie to wczuwam, wsłuchuję się we mnie i wiem, kiedy mogę powiedzieć kocham.
wsłuchuję się we mnie. Powinnam powiedzieć, wsłuchuję się w moją duszę i daję się jej prowadzić. Od dawna czułam moją duszę jako przepiękną, subtelną istotę we mnie i mocną, i zdecydowaną, i radosną, i podpowiadającą mi, jak mam postępować. Słowo kocham zawiera w sobie boską energię, Heilstrom, pranę. I mówiąc kocham komuś, czemuś, na przykład kwiatom, motylowi, pięknie migoczącym gwiazdom, wysyłamy do nich, dajemy im boską energię. Mówiliśmy o tym w Basia 18. Zbieramy, potęgujemy, przesyłamy boską energię nie tylko dla siebie, ale i dla całego wszechświata. To jest nasze zadanie. To nagranie, przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.